i przed nami główna walka wieczoru Federacji WKN, walka o pas mistrza świata w formule full contact, a walczyć będą Tomasz Tadlamek ze Słowacji oraz Gerard Linder z Polski. No i widzimy już Tadlamka. Widzimy już zmierzającego do ringu Gerarda Lindera. Przed Gerardem do ringu zostanie wniesiony pas. Właśnie o ten pas zawodnicy będą toczyli pojedynek. Walka będzie bardzo zacięta. Przypominam tylko, że Gerard Linder jest zawodnikiem miejscowym, zresztą faworytem tej walki. Będzie niesiony przez gorący doping, więc żeby tą walkę wygrać, na pewno zawodnik ze Słowacji będzie musiał się wspiąć na szczyty swoich umiejętności. No i właśnie chwila oczekiwania. Pokazanie publiczności pasa, o który będzie walka. I przed nami hymny obydwu zawodników, także chwilkę poczekamy, posłuchamy hymnów i przygotujemy się wspólnie do oglądania tej zaciętej, mam nadzieję, walki. I rozpoczynamy walkę. Za chwilę zawodnicy się przygotowują już bezpośrednio do starcia. Jak widzimy, zawodnik ze Słowacji jest zdecydowanie wyższy od przeciwnika. Różnica ta wynosi około 9 cm, natomiast kategoria wagowa jest taka sama, więc być może ta różnica w warunkach fizycznych w jakiś sposób zdeterminuje taktykę i prowadzenie walki ze strony Słowaka. Zobaczymy, jak sobie z tymi dłuższym zasięgiem ramion, jak również dłuższym zasięgiem kopnięć będzie radził polski zawodnik. No i już ostatnie sprawdzenie, czy zawodnicy posiadają protektory. No i sędzia Krzysztof Kacperski za chwilę rozpocznie tę walkę. Przed nami pierwsza runda z pięciu i najprawdopodobniej od razu zawodnicy przystąpią do takiego mocniejszego ataku. Z tej prostej przyczyny, że 5 rund to nie jest najdłuższy dystans i być może od razu z których zawodników będzie chciał uzyskać i zaznaczyć swoją przewagę. Chwila skupienia, jeszcze chwila ostatnich uwag ze strony sekundantów w narożniku i za chwilę rozpoczniemy pierwszą rundę. No i sędzia Krzysztof Kacperski rozpoczął tę walkę. Walka odbywa się w formule full contact. Troszkę Słowak porusza się na nogach tak, jakby za chwilę miał się bronić przed low kickiem, a przypominam, że kopnięcia poniżej pasa, czyli kopnięcia w nogi w tej formule są niedozwolone. Bardzo ładna akcja Polaka, lewy roundhouse na tułów, kopnięcie okrężne na głowę, wyłapane na gardę Słowaka, więc na razie tu się nic nie wydarzyło. Zawodnicy próbują dotrzeć do siebie. Tutaj widzimy, że Gerard Linder próbuje atakować zawodnika, który ma dłuższe ręce, dłuższe nogi. Będzie musiał starać się przechodzić do pół dystansu.
Tu już widzieliśmy pierwszą próbę, bardzo dobre wejście, bardzo znakomite wejście lewym sierpowym, poprawka prawym sierpowym na górę, kopnięcie frontki, zakończyło akcję, bardzo udana i dobra akcja ze strony polskiego zawodnika. Próba kopnięcia okrężnego, ale zobaczył, że Słowak wydłużył dystans. Dobry prawy prosty, groźny prawy prosty ze strony Słowaka. Atak. Ale tu nie było specjalnego zagrożenia dla Gerarda. Na razie bardzo dobrze prowadzi walkę polski zawodnik, spokojnie stoi za dystansem, czeka na właściwy moment, już dwukrotnie bardzo skutecznie skrócił dystans, wszedł do pół dystansu, za chwilę pewnie podejmie ponownie tą próbę. Widzimy, że spokojnie zmienił teraz pozycję. Kopnięcie boczne było wykonane przez Gerarda. Ponownie z odwrotnej pozycji, Polak rozpoczyna akcję, zobaczymy, czy to zaskoczy przeciwnika, ponownie boczne kopnięcie. Trzeci raz to samo. I zwrócona została uwaga, że nie można wykonywać przechwytów tych kopnięć. Czyste kopnięcia to jest preferowane w tej formule. Bardzo dobrze walczy Polak, zmienia rytm, więc Słowak w momencie, gdy podnosi nogę, traci tako tempo walki, nie jest w stanie skutecznie kopnąć. Bardzo ładne wejście Polaka, po uniku na bezpośredni prawy prosty, wszedł do pół dystansu, bardzo dobra akcja, nie wszystkie ciosy weszły, znowu znakomita akcja Polaka, pierwszy cios na tułów, wyjście na górę, bardzo dobra akcja, szkoda, że nie skończył tej akcji nogą. Ponownie zmiana pozycji, Słowak wydłużył dystans, ciosy nie doszły celu. No myślę, że tu bardzo dobrze Polak rozpoczął tę akcję. Znakomity prawy prosty Słowaka, dobra odpowiedź. Jednak słowacki kickboxer jest groźny, bezpośredni, prawy. Widać, że ma przygotowaną tą akcję. Bardzo dobrze i skutecznie atakuje. No ma tutaj atut przede wszystkim zasięgu ramion. W tej rundzie jak na razie możemy powiedzieć, że widzieliśmy dwie wyraźne akcje. I były to po stronie Gerarda, gdzie po ciosach z dołu wychodził na górę i precyzyjnie trafiał. I bardzo dobrze boksersko Gerard jest przygotowany, spokojnie kontroluje akcję, nie pcha się na siłę do tego pół dystansu, stara się wyczuć ten właściwy moment i na razie uzyskuje przewagę, narzuca swój własny styl walki. O i teraz lewy prosty trafiony, koniec pierwszej rundy. No myślę, że tu bardzo dobrze taktycznie rozpoczął polski zawodnik. Gerard spokojnie prowadził tą walkę, skracał dystans w odpowiednim momencie. Co prawda ciosy czysto nie trafiły, ale zdecydowanie w tej fazie walki uzyskał przewagę. No, jeżeli tak potrwa do końca, to myślę, że pas mistrza świata może wylądować na jego pasie. Natomiast no, nie przewidujmy, bo Słowak bardzo groźnie atakował prawym prostym, dwukrotnie próbował trafić, więc jest szansa jeszcze na to, że po tej pierwszej rundzie wygranej myślimy dla Gerarda, być może coś się zmieni. Tak, ta runda na pewno zdecydowanie jest dla Gerarda. Zobaczymy, jak potoczą się losy dalej. Przed nami jeszcze 4 rundy. No tutaj jest ciekawa sytuacja, bo Słowak widać, że nie jest specjalnie zmęczony. Być może tą pierwszą rundę jeszcze potraktował w miarę spokojnie, no, mimo wszystko, że ją przegrał, więc być może troszkę śmielej zacznie punktować naszego przeciwnika za dystansu w drugiej rundzie. Ale nie sądzę, jeżeli ta walka się ułożyła już tak w miarę dobrze dla polskiego zawodnika, to być może już będzie w ten sposób kontynuowana. W powtórce widzimy to wejście do półdystansu, ciosy nie były czyste, Słowak się obronił, wpadły na ramiona i ten bezpośredni prawy, znakomity unik i wyjście z ciosami, bardzo dobra akcja polskiego zawodnika. I to jest ten lewy prosty, który skończył akcję na bezpośredni lewy frontkick. No i przed nami druga runda się rozpoczyna. Gerard zaczyna ciosami prostymi. Widzimy znowu znakomite prawy prosty unik i wejście ciosami. Znakomita akcja. No nie wiem, czy to był czysty cios, ale bardzo dobra akcja Polaka. To już druga akcja wykonana w ten sam sposób. Na prawy bezpośredni unik i wejście do pół dystansu. Sędzia nie liczył. Kasperski widocznie uznał, że było to poślizgnięcie. Nie było tam czystego ciosu, ale ta akcja już była po raz kolejny wykonana i znamionuje dużą klasę i wyczucie walki po stronie Polaka. No tak. I teraz chwila takiego badania się tutaj. Zobaczymy zaraz, co będzie. Gerard rozpoczyna z powrotem swoimi ciosami. Lewy, prawy, prosty. Bardzo dobre teraz wejście Gerarda do pół dystansu. Skończył akcję nogą. Widzimy, że Gerard bardzo dobrze rozgrywa to taktycznie. Spokojnie czeka na cios prosty ze strony przeciwnika i po uniku natychmiast wchodzi z serią ciosów do pół dystansu, czyli bardzo dobra kontrola tej walki. Dobrze skoncentrowany jest Polak. Wie od początku, co chce zrobić. No tak, tutaj cały czas nie tylko mocno atakuje, ale i wywiera presję na swoim przeciwniku ze Słowacji.
to jednak ring tutaj, środek ringu należy do Gerarda. Wcześniej było bardzo dobre i znowu ponownie po uniku wejście, troszkę zostawił nogi, zabrakło dystansu, ale próba była bardzo dobra. Teraz ponownie na kopnięcie przednie przed lewym sierpowym, także cały czas nie pozwala się rozwinąć Słowakowi z akcjami za dystansu. Bardzo dobrze, wywierając presję, troszkę spycha do defensywy. Być może za chwilę skróci takie znakomite. Bardzo ładnie trafił z powrotem lewym prostym. Odczuł to Słowak na pewno. Tak jak powiedziałem, tutaj koncentracja jest wyraźnie bardzo dobra po stronie Gerarda, kontroluje tą walkę, nie wdaje się w niepotrzebne pijatyki, ale w odpowiednim momencie rozpoczyna akcję tym lewym sierpowo. I teraz po uniku z powrotem wyjście z prawym ciosem sierpowym. Tutaj troszkę Słowak jest taki jak gdyby zamknięty w sobie, nie jest taki specjalnie przekonany co do ciosów prostych. Po każdym ciosie prostym praktycznie Gerard skraca dystans, więc Słowak będzie musiał próbować coś zmienić w swoich akcjach. Być może częściej zacznie kopać. Kopnięcie boczne ze strony Gerarda. Ponownie lewy sierpowy, ale tym razem było widać, że przestrzelił Polak, nie doszedł nogami, już kopnięcie było lepsze, wychwycone na gardę. Randhaus ze strony Polaka odepchnął troszkę Słowaka, znakomity lewy prosty na lewy frontki. Tutaj dobrze Polak, cały czas powtarzam, kontroluje ten dystans, po raz kolejny lewy prosty doszedł celu. Troszkę Słowak właśnie próbuje za dystansu, skacząc na jednej nodze, no nie będzie to na pewno skuteczne przy takim stylu Polaka. Polak próbował podcięcia, dwa ciosy sierpowe zamachowe, ale znowu zabrakło troszkę dystansu, widać, że Gerard wkłada w te ciosy bardzo dużo siły, być może chce rozstrzygnąć walkę jednym ciosem. I teraz znowu znakomite wejście Gerarda pół dystansu. Dobry cios na tułów zakończył walkę. No troszkę w tej rundzie zabrakło dystansu Gerardowi. Parę razy uderzał bardzo mocno, ale zabrakło dosłownie kilku centymetrów. Ale myślę, że dalej ta taktyka, którą zaprezentował w pierwszej rundzie, przynosi efekt i myślę, że ta runda również jest wygrana przez polskiego zawodnika. No, myślę, że tu nie ma wątpliwości. Druga runda jest dla Gerarda. Pokazał, że jest wszechstronnym zawodnikiem. Uderza w każdej płaszczyźnie, jeśli chodzi o techniki bokserskie. Widzieliśmy tutaj, rozpoczynał akcję po dole, kończył na górze. I teraz ostatnia akcja, która była, rozpoczął akcję na głowę, skończył na tułowiu przeciwnika. No tak, tutaj Słowak, już było widać, że jego najgroźniejszą bronią jest ten bezpośredni prawy prosty, ale tutaj znakomicie Gerard sobie z tym radzi. Natomiast no nie wiem, czy Słowak tak w końcówce skacząc na jednej nodze, a drugą próbować kopnąć, jakoś zmieni losy tego pojedynku. Być może będzie starał się już teraz konkretnie nastawić na ten prawy prosty, żeby w jakiś sposób osłabić polskiego zawodnika i zyskać jakąkolwiek przewagę w tej fazie walki. No i za moment rozpocznie się trzecia runda. No myślę, że jeżeli tu się nic nie zmieni, więc pod względem taktycznym ta walka jest już ustawiona, więc jeżeli Polak będzie realizował konsekwentnie to, co sobie ustalił już przez te pierwsze dwie rundy, to myślę, że nic się nie zmieni i walka zakończy się zwycięstwem polskiego zawodnika. No aczkolwiek tutaj do końca nie można przewidywać. Trzeba pamiętać, że to jest full kontakt. Jedna akcja może odwrócić losy tego pojedynku. Teraz znakomity frontkick lewy już ze strony Słowaka. Widać, że cios jest skuteczniejszy, ale polski zawodnik już przełamał tą nogę, wszedł do pół dystansu, dwa ciosy na dół. Troszkę zawodnicy się zaplątali w liny, ale znowu uniemożliwił czyste kopnięcia Słowaka. No i wznowienie walki. Tutaj widzę, że spokojnie, jeżeli Słowak ma kopać, Polak sobie zbija te ciosy, kopnięcia rękami, znowu próbuje przez lewy sierp przedostać się pół dystansu. Myślę, że to jest bardzo dobre rozpoczęcie. Ten lewy sierpowy powoduje, że zatrudnia tą prawą rękę Słowaka. O tak jak teraz, znakomicie tym razem doszedł do celu. Zatrudnia tą prawą rękę w obronie i Słowak nie może uruchomić skutecznie prawego, prostego, bezpośredniego. No ale tutaj Słowak więcej w tej rundzie zadaje kopnięć. Na pewno jest aktywniejszy, tak powiedzieliśmy wcześniej, że coś będzie musiał zmienić. No na pewno będzie starał się kopnąć więcej razy niż Polak, odepchnąć troszkę polskiego przeciwnika za dystans. Ale widzę, że w tym momencie, gdy Słowak zaczyna kopać, Gerard zmienia pozycję, kopie prawy. Znakomita akcja Polaka, dwa ciosy na dół, wyjście ciosem na górę, poprawka ciosem na górę, bardzo dobra akcja. Słowak przetrzymał te ciosy, mimo że otrzymał dwa mocne trafienia, widać, że jeszcze może przyjąć te ciosy, jeszcze jego odporność nie jest rozbita poprzez dużo walki i duże ilości ciosów, które najprawdopodobniej wcześniej przyjął. No, na pewno odczuł te ciosy, które przyjął,